zdjęcie, tylko warunu. No tutaj wygląda nieźle, nie? Taki. Zobaczymy. No, ktoś tam działał, taki Jacek Groń był. Ktoś był, bo Bidu mówił właśnie. No. Że... Tylko, że to jest taki alpejski lód na razie, więc to nie no. Potrzeba przedziałania, nie? Nawet. Nie, spokojnie, wchodzi w masełko, tylko wiesz, stanowisko z tego budować. No, na pewno, na pewno. No, środku pusty jest, taki śnieg. No. Lepiej mi te dziaby chyba trzymają niż... Kruks mamy chyba za sobą, no tutaj jeszcze ta polewka, jakoś ją trzeba ogarnąć. Tutaj był taki czujny fragment. Niestety musiałem to robić nad zespołem Adriana, Koźbiała i Bizona i ich partnera. Bardzo uważałem, krzyczałem jak lód leciał. Dzięki chłopakom, że mnie wpuścili. Miło było zobaczyć Adriana po wielu latach. A my idziemy dalej. Już zdecydowanie po kruksie. Aczkolwiek tutaj jeszcze taka poleweczka jest. Myślę, że już po kruksie odpukać. Piękny widok. Może być fajne. Widać, że dobry lód tutaj. Słońce już operuje wyżej, bo się sypie. No już najtrudniejsze raczej za nami. To był zdecydowanie najtrudniejszy fragment. Czwórka taka duża, mocna, dały mi 4+. No taki próg całkowicie pionowy. No i co, już już naprawdę po trudnościach. Żebyśmy się w godzinie zmieścili, to musimy lecieć. Choć oczywiście bezpieczeństwo przede wszystkim. I teraz już biegiem, są ślady. Tam, że bieg, ale tu jeszcze taki 80-stopniowy kuluarzyk. I tutaj zbliżam się do szczytu, już jesteśmy w zasadzie. Prawie. Jestem na szczycie. Godzina 10 minut. Droga motyki. V4, 4 to tak na luzie. Ten próg przynajmniej jeden, a resztą to takie też szczerze mówiąc w okolicach. W mikstowych trudnościach jako tak nie było, czasem gdzieś tam nogę odstawić. Alpejski lód do 80 stopni w wąskich kuluarach. Piękna droga, aczkolwiek no nie tej klasy co droga Stanisławskiego na północy. Więcej możliwości ucieczki.